Uderzył go tak, że usłyszałam tylko płacz. Weszłam do pokoju, w tym momencie wpadłam. To Kuba leżał pod ścianą. No, w swoich sikach. Zabrałam dziecko, zaczęłam krzyczeć do niego. On powiedział, że mam się wynieść, bo on nie ręczy za siebie. Powiedziałam mu, że się wyprowadzę. To niestety kolejna historia, kiedy to ofiara musiała uciekać ze swojego domu przed przemocą. Dramatyczne losy pani Patrycji i jej trójki dzieci pokazaliśmy niedawno w Uwadze, ponieważ kobieta zwróciła się do naszej redakcji o pomoc. Partner znęcał się psychicznie i fizycznie nad 4-letnim synkiem pani Patrycji z poprzedniego związku. Uspokój się, rozumiesz? Krzycz na niego, proszę. Nie! Uspokaj go, pora się siąść. Idę na zakup. Krzyczysz, to on płacze bardziej. Mnie to interesuje. Masz zakaz płaczu, tak? No dzieci są zmęczone psychicznie, widzę. I wiem, że to będzie jeszcze nas dalej czekało, takie tułanie się. No kosztuje ich bardzo dużo. Ja zresztą też jestem zmęczona. Cały czas żyję w takiej niewiedzy. Nie wiem, co będzie dalej. I kolejne przenoszenie się przed nami. Z lokum do lokum. Kuba się zresztą pytał, czy będziemy wracać do Dominika. Ja mu powiedziałam, że nie będziemy wracać. Jak mu wspomniałam, że może mi się uda jeszcze zabrać resztę rzeczy, no bo niestety wszystkich rzeczy mi się nie udało zabrać, to on mi powiedział, żebym tam nie jechała, bo on mnie nie wypuści z mieszkania. Tak mi powiedział Kuba. Boi się. Boi się po prostu, że zabierze mamę. No sama akcja pakowania, no to też wszystko wyrzucaliśmy na klatkę schodową z mieszkania, żeby móc właśnie swobodnie z klatki schodowej to zabrać. A okazało się jeszcze, jak weszłam to na mieszkanie, że Dominik mnie już zdążył w połowie spakować resztę moich rzeczy. On sobie wszystko zaczął układać na nowo życie. Kobieta ma jeszcze dwoje młodszych dzieci z partnerem, którego głos słychać na nagraniu. 2-miesięcznego chłopca i roczną dziewczynkę. Mimo że w czasie jednej z awantur poprosiła o interwencję policji, funkcjonariusze nie zatrzymali mężczyzny. Pani Patrycja z naszą pomocą znalazła spokój w ośrodku dla ofiar przemocy. Wchodząc tam, musiała poddać się 2-tygodniowej kwarantannie ze względu na pandemię. Po tym czasie czekała ją i dzieci kolejna przeprowadzka. Płakuje w nocy, ma koszmary sen. To się odbija po nim i widzę, że to będzie cały czas. Mimo tego, że to już człowiek przeżył, no to cały czas to wraca. Dopiero kilka dni po ucieczce pani Patrycji z domu jej partnerowi postawiono zarzuty psychicznego oraz fizycznego znęcania się nad dzieckiem. Aresztowano go na 2 miesiące. Nikt z bliskich kobiety nie wiedział o dramacie, jaki rozgrywał się w jej domu. Nie potrafiła o tym opowiedzieć nawet rodzicom. Chciałam, żeby mój tata nie widział tego reportażu, no ale wyszło tak, że jednak go zobaczył. Mój tata był tak rozpłakany na tą całą sytuację, że miał całą koszulkę mokrą. Tato nie jest gotów, żeby ze mną porozmawiać. Tak, bo szczerze mówiąc, to mój tata właśnie wychowywał Kubę i dlatego oni mają taką relację po prostu bardzo bliską ze sobą. Zresztą nawet na komisariacie, jak mój ojciec był przesłuchiwany, pani przedszkolanki powiedziały, że pierwszy raz w życiu widziały taką relację mocną, żeby dziadek miał z wnukiem. On dziadka to kocha ponad życie. Ojciec pani Patrycji porozmawiał z nami poza kamerą. Przyznał, że jest zdruzgotany tym, w jakim piekle żyli jego najbliżsi. Tata, to ja jutro bym podrzuciła dzieci do was, do domu, żeby móc załatwić parę rzeczy, okej? Okay? No dobrze, proszę bardzo. Kończyło kół do pierwszy jestem w chacie. Aha, o, czyli możesz się zająć z dzieciakami? No, przez tą godzinkę tam babcia z nimi wytrzyma. Tak, Kuba? Tak, o, zadowolony chłopak. Dobra, okej. Okay. Dziadka zawsze trzeba liczyć. No pewnie.